fragment z Ewangelii świętego Marka. Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Czas wielkopostny pomaga nam na nowo odkryć drogę przylgnięcia do Boga. Słowo Jezusa o przykazaniach, o tym, że wszystko rozstrzyga w nich miłość, jest bardzo podnoszące na duchu. To nasz kierunek. Kochaj, służ bliźniemu, szukaj drogi dobra. Tak będziesz blisko Twego Pana. Przekładaj Boże pouczenia na praktykę życia. Świat przywykł patrzeć na miłość jako coś tylko lekkiego, radosnego, coś miłego. A miłość jest prawdziwa, kiedy jest darem, kiedy nie uciekamy przed jej kosztami. Anna Kamieniska, polska pisarka religijna, zaznaczyła kiedyś, że miłość prawdziwa to ta, która boli, czyli miłość kosztuje. Wymaga o wiele razy naprawdę wielu przezwyciężeń. Z Matką Bożą uczymy się trwać w prawdziwej miłości. Niewątpliwie ona doświadczyła, że miłość kosztuje. Oddana Bogu, nie uciekała przed tym, co trudne, ale trwała w swoim powołaniu. Czyż nie było tak pod krzyżem Syna, na Golgocie? Nasz różaniec dzisiaj to prośba o radość w codziennej służbie, w trudach dla dobra rodziny, dla bliźniego, dla człowieka, któremu służę, z którym spotykam się w różnych okolicznościach życia. Dziś pamiętajmy szczególnie o kobietach, o ich trudzie miłości. W nasz codzienny dziesiątek różańca włączmy modlitwę za wszystkie kobiety. Prośmy dla nich o błogosławieństwo, by postawa Maryi była im bliska, była dla nich światłem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.